Serdecznie witam w czwartym odcinku z naszej serii Rzucam palenie. Na początek dwie ciekawostki. 6 listopada 1492 roku dwóch załogantów Kolumba wraca z Kuby i przynoszą dziwnie wyglądające zioła, liście. No i w ten sposób zaczęła się w Europie przygoda z tytoniem. W 1880 roku pewien aptekarz nabawił się zapalenia płuc. Szukając rozwiązania wymieszał tytoń wraz z goździkami i zaczął palić tak przygotowane papierosy. Poczuł ulgę i pomyślał, że to jest naprawdę dobre lekarstwo w przypadku chorób układu oddechowego. Tak powstały kreteki, które do dzisiaj można zakupić. W niektórych punktach sprzedaży tytoniu. Światowa Organizacja Zdrowia, dopiero 11 stycznia 1964 roku, uświadamiając sobie, jakie są skutki uboczne palenia tytoniu, wydaje swój słynny raport na temat szkodliwości palenia. Koncerny tytoniowe podejmują zdecydowaną walkę i. Prowadzone są różnego rodzaju badania mające udowodnić z jednej strony szkodliwość dymu tytoniowego, z drugiej strony jego przydatność. Dzisiaj wiemy na pewno, że dym tytoniowy jest bezpośrednią lub pośrednią przyczyną zgonów wielu milionów ludzi. Przypomnijmy, 4,7 miliona ludzi umiera co roku. W XX wieku było to 100 milionów ludzi. Dla przypomnienia, w czasie I wojny światowej ginie 20 milionów ludzi. II wojna światowa pochłonęła 60 milionów ofiar. Dym tytoniowy 100 milionów ludzi w XX wieku. Przerażające statystyki. Papieros to cichy zabójca. Nawet osoby, które nie palą tytoniu, ale są w obecności, czy przebywają w obecności osób, które są uzależnione od dymu tytoniowego, są narażone na również pewne choroby związane z paleniem tytoniu. Bierne palenie zabija w Europie co 17 minut. Analizy danych wykazały, że dla osób niepalących, mieszkających z partnerami, którzy palą w domu, ryzyko zachorowania na raka wzrosło. O 20, nawet 30%. Dziekan Wydziału Akademii Farmacji w Paryżu, dr Febr, w pewnym momencie, gdy jego córka zaszła w ciążę, a wcześniej paliła papierosy, nie wierząc jej do końca, postanowił przeprowadzać badania jej moczu. I woził do analizy, do laboratorium, teże. Te próbki, które wskazywały, że jego córka wypala około 5-6 papierosów dziennie. W domu rozpoczęły się pewne starcia właśnie na tym tle. Córka zapewniała, że rozstała się z nałogiem definitywnie, jednak badania wskazywały, że wypala 5 do 6 papierosów dziennie. Pewnego razu doktor Febr prowadził radę wydziału. Był jedyną niepalącą osobą. Była gęsta mgła w pomieszczeniu, gdzie przebywał. W pewnym momencie źle się poczuł i zaczął mu się kręcić w głowie. Postanowił zanieść próbki swojego moczu, następnego dnia do laboratorium. Okazało się, że tego dnia wypalił około siedmiu-ośmiu papierosów, chociaż nie wziął do ust ani jednego, ale wdychał dym, który był w pomieszczeniu. Córka okazała się rzeczywiście niewinna, a tak naprawdę zięć był tym, który powodował to, że ona wdychała dym tytoniowy. Bierne palenie. Pamiętaj o osobach w swoim otoczeniu. Zwiększa się wtedy ryzyko wystąpienia u dzieci problemów z psychiką, takich jak depresja, niepokój, niedojrzałe zachowania, także choroby układu oddechowego. U dzieci spada odporność. Mało tego. Dajesz przykład. Swojemu potomstwu paląc papierosy. Pomyśl, zanim w otoczeniu bliskich ci osób będziesz kolejny raz brał do swoich ust papierosa. E-papierosy, bo przyszła pewna moda na palenie e-papierosów. Niewiele osób uważa, że jest to substytut. Jest to pewien zastępczy środek, aby odzwyczaić się od. Dymu tytoniowego, tak szkodliwego i śmierdzącego wręcz. Prawda jest inna. E-papieros jest tak samo szkodliwy, chociaż spotykamy osoby na ulicy, spotykamy uli osoby, które palą e-papierosy na przystankach, spotykamy osoby, które coraz częściej sięgają do takiej formy. Pamiętajmy, że e-papieros jest. Wyposażony w kartridż, który zawiera tą tak zwaną czystą nikotynę, która nadal uzależnia. I ja nie zachęcam do tego, aby stosować takie substytuty, by w zastępczy sposób, odzwyczajając się od jednego nałogu, wpaść w szpony drugiego. Znam osobę, która odzwyczajając się od palenia tytoniu, żuła znane gumy przez 4 lata. Uzależniła się od tych gum. E-papieros jest wyposażony, jak wspomniałem, w e cardidge który zawiera pewną dawkę. I ty tak naprawdę możesz podczas takiej sesji, gdy palisz papierosa, wciągnąć znacznie więcej nikotyny, niż tej nikotyny jest zawarte w jednym papierosie. Okazuje się, że te cząsteczki nikotyny są rozdrobnione i znacznie szybciej trafiają do naszego organizmu. Posłużę się wypowiedzią doktora Rafała Babiaka, lekarza prowadzącego program punktu, punktu antynikotynowego i informacji o uzależnieniach we Wrocławiu. E-papierosy są groźniejsze, bo w wydychanym dymie są o wiele mniejsze cząsteczki niż w dymie z tradycyjnego papierosa. Jest tam nikotyna, która przenika głęboko do organizmu i trwale uzależnia. Dym z e-papierosa jest mniej widoczny, ale właśnie za sprawą wielkości drobin. A substancji szkodliwych zawartych w nim, na przykład smakowych, które przy podgrzaniu są szkodliwe, jest podobnie dużo jak w tradycyjnych wyrobach tytoniowych. Zatem zanim sięgniesz za, zastępując tradycyjnego papierosa, E-papierosem, zastanów się tak naprawdę, czy pozbywasz się nałogu, czy tylko oszukujesz samego siebie. Pamiętajmy o tym, że obecnie prowadzone są badania na temat szkodliwości e-papierosa. Niemniej Kanada, Meksyk, Austria i Polska zakazały palenia na równi z tradycyjnym papierosem. Kolejna kwestia, która jest związana z naszym organizmem. Jeśli odzwyczajasz się od palenia, to warto wspomnieć, że nasz organizm funkcjonuje jak równia pochyła. Z jednej strony tak naprawdę potrzeba niewiele czasu, żeby nasz organizm zaczął normalnie funkcjonować. Już po 20 minutach tętno obniża się, a ciśnienie tętnicze wraca do normy. Po 8 godzinach poziom tlenu we krwi wzrasta, a poziom nikotyny i tlenku węgla znacznie się Obniża. Wystarczy tylko 24 godziny, aby znacznie zmniejszyło się z ryzyko ostrego zawału mięśnia sercowego. Po 48 godzinach zmysły węchu i smaku zaczną działać normalnie. Już po jednym dniu ciśnienie krwi i tętno spada do normalnego poziomu, wzrasta apetyt, zdolność rozróżniania zapaku i smaku. Po trzech dniach płuca i oskrzela są już w znacznie lepszej kondycji, co ułatwia oddychanie. Trzeba dwóch tygodni, aby ustabilizował się układ krążenia, poprawie uległa funkcja układu oddechowego, nawet o 30% podwyższa się poziom tolerancji wysiłku. Po sześciu miesiącach poprawia się funkcja układu odpornościowego. Ale drodzy Państwo, dopiero po roku o połowę obniża się ryzyko zawału mięśnia sercowego. Po 5 latach ryzyko zachorowania na raka płuc. Po 10 latach ryzyko zachorowania na chorobę niedokrwienną mięśnia sercowego. A po 15 latach ryzyko zachorowania na raka płuc będzie podobne jak u osoby nigdy niepalącej. A więc czym szybciej, tym lepiej. Jak znaleźć motywację? Przypominam to, co było mówione trzecim odcinku, dlatego że to jest bardzo istotne. W zasadzie motywacja jest jak silnik w motorówce, którą płyniemy. Sterem jest decyzja, którą podjęliśmy, w jakim kierunku się udać. Wyobraź sobie twoją operację płuc. Wyobraź sobie to, jak będzie wyglądało twoje życie za 2, 3, 5 lat. Chcesz być zdrowy? Odpowiedz sobie na takie pytanie. Chcesz długo żyć? Chcesz zaoszczędzić 4, 5 tysięcy złotych, a może i 27, bo po 5 czy 10 latach podsumujesz, jak ten bilans wygląda w Twoim życiu. Okaż szacunek względem samego siebie. Pewnie przyświecają Ci również jakieś ideały. Pomyśl o swoim potomstwie, o swoich bliskich. Jesteś przykładem dla innych. A moralność? Możemy szukać różnych powodów. Znajdź najlepszy jeden. Jeden najlepszy powód, motywację, aby rozstać się z uzależnieniem od dymu tytoniowego. I kolejny raz, na zakończenie tego odcinka, przypominam: analiza naszego palenia. Popatrz na punkty, które wypisałeś wcześniej. Być może coś się zmieniło. Zmieniaj swoje zwyczaje ogranicz ilość wypalanych papierosów. Powiedz sobie, to jest dzień zerowy, muszę rzucić palenie. To musi być ten czas, kiedy zeruję zegar i zaczynam od początku. Prysznic na przemian ciepła i zimna woda. Drodzy Państwo, przypomnę to jeszcze raz, te rady są naprawdę proste. Ale pamiętajmy o tym, że ten ciąg nikotynowy trwa 3 minuty. Jeśli przetrwasz ten ciąg nikotynowy, jesteś już zwycięzcą. Do następnego razu, kiedy ten ciąg nikotynowy znowu się... Pojawi. Taki szczególny okres czasu, który jest trudny, to jest dwa tygodnie po rzuceniu palenia, a tak naprawdę trzy do pięciu dni, kiedy ten ciąg nikotynowy będzie nas męczył. Będziemy, będziemy się budzili, będziemy niespokojni, ale dwa tygodnie po rzuceniu palenia. Zaczynamy iść już w dobrym kierunku. Samopoczucie jest lepsze. O tym powiem podczas kolejnego naszego odcinka. Poranny lub wieczorny spacer, głębokie oddychanie. Pamiętaj, aby pomyśleć o zmianie wydolności, poprawie wydolności naszego organizmu. O aktywności. Pij 2 litry wody dziennie. Spożywaj marchewkę czy sok z marchewki. Znajdź zajęcie dla rąk. Wprowadzaj do diety. Warzywa, owoce. Być może warto pójść również do apteki i zapytać o zioła pomagające oczyścić organizm, czy uwolnić się od dymu tytoniowego. Nie zachęcam do stosowania substytutów, a więc tak zwanej nikotyny leczniczej. Nie jest to lepsze rozwiązanie niż te, które proponujemy. Proste, dobre metody, które pozwalają wypłukać nikotynę, która jest odpowiedzialna za Twój nauk. Do zobaczenia podczas kolejnego odcinka.